Papieżowa wybiła, papieżowa godzina, proszę Państwa, oczywiście, 21.37, najbardziej rozpoznawalna to na pewno, ale też niestety najbardziej wyszydzana godzina w Polsce, więc jak wybija ta papieżowa na przykład na imprezie, to ten, kto zauważy pierwszy, że jest 21.37, ten wygrywa. A co się dzieje później? Później odpalamy barkę z YouTube'a, a później idą jakieś prześmiewcze piosenki, prześmiewcze z Jana Pawła II, albo też takie, które wielu z Państwa myślę, że uznałoby za hołd złożony papieżowi i Polakowi. Mamy też różnione słowo roku młodzieżowe, co tu się od Janie Pawła, czyli co tu się dzieje. Mamy też cenzopapę, czyli twarz Jana Pawła II wklejaną w filmikach pornograficznych. Bardzo dużo tego mamy. Myślę sobie, że części z Państwa już zrobiło się słabo, części zrobiło się smutno, no ale trzeba stanąć w prawdzie, zobaczyć, co jest w internecie i sprawdzić, że młodzież nie zapomniała, kto to jest Jan Paweł II, że ci, którzy urodzili się w takich latach, że nie mają prawa pamiętać Jana Pawła II, doskonale go kojarzą. Kojarzą go jako człowieka z memów. Miejsce spotkania. Jak to się stało, jak do tego doszło, kto zawinił, chociaż oczywiście winą sobie też poobarczamy, a może na siebie to weźmiemy, ale też o tym, co z tym zrobić, bo że trzeba coś z tym zrobić, no to chyba nie ulega wątpliwości. Mogłabym powiedzieć, że jak jest sprawa już tak trudna, to same kobiety będą rozmawiać, ale inaczej, proszę Państwa, jak jest sprawa tak trudna, to eksperci i specjaliści w studiu i teraz będę przedstawiać profesor uczelniana, doktor habilitowany Monika Przybysz, medioznawca, teolog, specjalista do spraw PR i zarządzania kryzysowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Paulina Worożbit, współtworząca Studio Raban, specjalistka do spraw budowania marki osobistej w mediach społecznościowych i co nie bez znaczenia, absolwentka z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyczepię się do tego zarządzania kryzysowego i na początek dr Monika Przybysz. Mamy kryzys? Mamy taki czerwony alert, jeśli chodzi o wizerunek Jana Pawła II w mediach? No myślę, że już dawno tak naprawdę ten wizerunek był naruszany i to wbrew pozorom jeszcze za życia papieża, a po śmierci tak naprawdę to już jest tylko jedna wielka równia pochyła. Ale za życia papieża to ja przynajmniej kojarzę Jerzego Urbana i jego tekst, za który się procesował. I pamiętam, że bulwersowały nas, to dziś jest nie do pomyślenia, że wtedy nas bulwersowały koszulki Nie płakałem po papieżu. To do tego jeszcze dochodzi cała seria pomników, które są szkaradne, obrzydliwe, jeszcze stawiane były za życia papieża. Ale w dobrej intencji. Tak, ale 230 pomników za życia jeszcze papieża postawionych, 300 zaraz po śmierci w 5 latach i kolejnych jeszcze kilkaset, czyli w sumie 700 albo 800 pomników, które są w Polsce. To są tylko pomniki, już nie mówię o ulicach, których mniej więcej też jest około 600-700 w Polsce nadanych imienia papieża. No to tak naprawdę wokół tego już były kontrowersje, czasem niezgadzanie się pewnej lokalnej społeczności, czasem właśnie te rzeczy po prostu były brzydkie, obrazy brzydkie, pomniki brzydkie, więc tak naprawdę jeszcze za życia papieża już papież w pewien sposób był karykaturalnie traktowany. To do tego, czy sami wyzwoliliśmy to, co się dzieje w internecie, to zaraz przejdziemy. A teraz pytanie do specjalisty do spraw budowania marki osobistej. No właśnie, wyobraźmy sobie taki neon. Paulina Worożbit, specjalista do spraw budowania marki osobistej od 9 do 17. No i przychodzi ktoś, prawda? Puka taki pan, mówi, że nie wiem, reprezentuje Kościół katolicki, a może z imienia i nazwiska. Robi prezentację, pokazuje te wszystkie memy z Janem Pawłem II, te wszystkie prześmiewcze akcje, te wszystkie okropne rzeczy, które naprawdę mogą boleć. I mówi... Proszę mi tę markę wypromować w internecie. Proszę mi prawdę pokazać w internecie na temat tego człowieka. No i teraz tak, odpowiedź brzmi, nie stać pana na to. Proszę się modlić o cud. Czy to da się zrobić? Jestem przekonana, że absolutnie tak. Ale pytanie, co chcemy tak naprawdę zrobić? Co się kryje pod tymi słowami? Zbudować markę Jana Pawła II na nowo. Przede wszystkim trzeba by było się zastanowić, na co my chcemy teraz postawić, bo pontyfikat, życie, nauczanie Jana Pawła II jest tak szerokie, tu jest tyle aspektów, że nie możemy się skupiać tylko na tym, że ktoś wyciął jakiś, jego twarz, jakiś fragment z Jana Pawła i przykleił do różnych rzeczy, żeby szokować. I teraz my chcemy zrobić coś, żeby, nie wiem, pokazać kontratak, albo się jakoś obronić, wybronić. Myślę, że musimy przybrać zupełnie inną perspektywę, czyli podejść do nawet nie odbudowy jego marki, tylko kontynuowania tej marki w internecie w taki sposób, żeby się zastanowić, do kogo chcemy mówić, co chcemy mówić, w jaki sposób. Tak, no bo tych możliwości jest mnóstwo, grup docelowych jest mnóstwo, form jest mnóstwo, bo nie mówimy dzisiaj tylko i wyłącznie o internecie, tak? Bo są oczywiście też tradycyjne formy, takie offline, od których wydaje mi się, że musimy przede wszystkim zacząć, a później dopiero przekładać to do internetu. Więc czy da się to zrobić?
Da się to zrobić, ale trzeba też zainwestować w to ekspertów, twórców katolickich, którzy dzisiaj wykorzystują nowoczesne narzędzia. Mam na myśli tutaj Tomka Samołyka na przykład, mam na myśli tutaj księdza, który ma profil na Instagramie, ksiądz z osiedla, który podejmuje dialog, dyskusję z młodzieżą i nie boi się też tematów trudnych. Pierwsze, co bym zrobiła, to bym zapytała młodzież, dlaczego wy się śmiejecie? Jakby co was tak konkretnie bawi? Nie, żeby to rozłożyć na czynniki pierwsze, ale zamienić rolę. Czyli często jakby ci, którzy są twórcami takich katomemów, tylko się naśmiewają, a jakbyśmy zrobili z nich osoby, które włączamy do dyskusji, zapraszamy do tego dialogu i pytamy, dlaczego tak się stało, dlaczego to tworzycie i co według was trzeba by było zrobić, żeby to jakoś odbudować, to pytanie, czy oni byliby w ogóle w stanie podejść do takiego tematu, czy chcieliby się zaangażować, ale jestem pewna, że to by się udało zrobić i wtedy moglibyśmy tutaj coś zdziałać i pójść z tym tematem dalej i na tym zbudować takie podwaliny marki osobowej papieża, marki, która już istnieje, tylko trzeba ją odpowiednio opakować. No dobrze, jeżeli mamy tak, nie tylko światełko w tunelu, ale taki, ja bym powiedziała, taki neon w tunelu, tylko tak się zastanawiam, czy to nie jest jakiś fenomen, i tutaj patrzę na dr Monikę Przybysz, że my się cały czas, my jako społeczeństwo, mówię, z tego śmiejemy, bo ja rozumiem, że powstawały memy czy prześmiewcze rzeczy jeszcze za życia, albo że one są odpowiedzią na te pomniki, na to zbyt dużo Jana Pawła II. Nawet wspomniany Tomek Samołyk, który nagrał film o filmie Kremówka. No to jeśli ktoś w dobrej intencji nagrał, czy zrobił film do kupienia jako film o Janie Pawle II, gdzie z jego wystąpień wybrał tylko śmieszkowe rzeczy, które on mówił, a nie wziął tego głębokiego, fundamentalnego, wspaniałego nauczania, no to już w naszym katolickim świecie jest problem. Zresztą szukać daleko nie trzeba. Kielichy, w których zamiast nogi mamy Jana Pawła II trzymającego kielich, kielich muszalny. Tylko jak nawet wrócimy sobie do 2006-2007 roku. Przemysł propagandy w stosunku do Lecha Kaczyńskiego. Chyba pierwszy na taką skalę. On się skończył. Jakby jest postać i przemysł tutaj skończył się tragiczną śmiercią jeszcze jakiś czas po śmierci. No i później już nie ma memów na temat Lecha Kaczyńskiego. Już się społeczeństwo nie śmieje z tego, co było tak obśmiewane. Czy z jego wzrostu, czy z irasiat. Jakby wszystko się dało rozkręcić. Jana Pawła II już też naprawdę długo nie ma. A my się cały czas śmiejemy jako społeczeństwo, nie mówię za siebie czy za panie. I dlaczego tak? Dlaczego Jan Paweł II cały czas jest? Dlaczego rodzą się ludzie, którzy poznają go jako człowieka mema? Dlatego, że nowe pokolenie młodych ludzi, którzy już tworzą te memy, zupełnie nie znają Jana Pawła II. Nie spotkali go za życia. Nie znają jego nauczania. Nie mieli żadnego kontaktu emocjonalnego, pozytywnego z papieżem, dlatego dla nich, przepraszam za to, co powiem, bo zabrzmi to pewnie drastycznie, ale dla nich Jan Paweł II jest takim samym równorzędnym tak naprawdę memem, jak nosacz, jak to dziecko, które jest na memach, jak ten starszy pan, który jest na memach. Dla nich jest to po prostu pewien symbol mem. Nawet można powiedzieć pójść o krok dalej, niestety w tym negatywnym znaczeniu, bo o ile powiedzmy nosacz jest śmieszny, ale nie jest zły, o tyle niestety Jan Paweł II często występuje w tych memach okrutnych, złych, paskudnych. Jest to negatywna postać memów. I to jest gorsze. I dlaczego jest tak długo obecny w tych memach? Po pierwsze dlatego, że jest wdzięczny, bo żył bardzo długo, tworzył bardzo długo. Z jego dorobku można bardzo dużo wyciągnąć i obśmiać. Przyczyniliśmy się niestety my sami do tego, nie rozwiązując pewnych rzeczy w Kościele, bo w jasny sposób młodzież nie usłyszała, że rozwiązany jest problem na przykład chociażby z pedofilią. Jan Paweł II i pedofilia. Dla młodych ludzi jest absolutnie ta rzecz jako negatywnie rozumiana. To znaczy oni nie zostali przekonani, że Jan Paweł II nie jest odpowiedzialny na przykład za pedofilię księży w kościele. Nie zostali w żaden sposób do tego przekonani. A więc dla nich i w ogóle cały ten hejt z tymi memami zaczął się w ogóle od tego, bo trochę postarałam się sięgnąć głębiej jeszcze w te lata poprzednie, od tego właśnie, że na początku papież lubił dzieci. Od tego się w ogóle zaczęło. I to było neutralne. To znaczy papież lubi dzieci, myśmy pokazywali to wzdłuż, szerz, poprzek, na każdym obrazku. Filmik papież rozmawia z dziećmi. Myślę, że tak. U niektórych może wywołać wzruszenie i bardzo przyjemne tak. I miłe uczucia. Natomiast jest to filmik najbardziej, jeden z najbardziej obśmianych filmików. Papież tak. Rozmawia z dziećmi. Tak, tam jeszcze jak ziarno się spotkało, to tam powstały rzeczy memiczne, tak przykład jak guma turbo, bo tam dziecko pytało, czy papież żuje gumę. Absolutnie bardzo dużo niestety powstało takich rzeczy. I obrazki pierwsze, takie memy strasznie stare, właśnie tuż po śmierci papieża, to był papież całujący dziecko. I potem od tego, można powiedzieć, pół żartem, pół serio, papież lubi dzieci. Zaczęło się, że papież lubi dzieci, ale w specyficzny sposób. Jest nawet specjalny skrót, już może nie wchodźmy w szczegóły, który mówi o tym,
Mówi, jak papież lubi małe dzieci. Tak, tak. I tu zaczęła się negatywna strona tych memów. I potem jest bardzo trudno już zmienić ten wizerunek, dlatego że papież stał się negatywnym, niestety, bohaterem memów. Proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, jakie tematy i papież na mema? Gwałty, pedofilia, ludopójstwo, kradzieże, rozpustny styl życia. Najbardziej szokujące cechy przypisywane Janowi Pawłowi II. Myślę, że dla niektórych z widzów i słuchaczy to może być... Delikatnie mówiąc, szokujące, bo ja kiedy usłyszałam o papieżowej godzinie i o tym, że to wtedy rozkręca się impreza, to byłam zdziwiona, kiedy dowiedziałam się, że niektóre z tych pieśni, które moim zdaniem są piękne i naprawdę przywołują wspomnienie o Janie Pawle II, są też prześmiewcze dla tych ludzi, to sobie pomyślałam, że żyjemy w dwóch światach, ale coś trzeba zrobić, że... Nie można tego tak zostawić. No właśnie, wy jako specjalistki patrzycie na to, patrzycie na te memy i myślicie, no trzeba w końcu coś zrobić? Ja myślę sobie, że jeszcze warto sobie uzmysłowić, że my na to sami pozwalamy. Bo dlaczego to wszystko się wciąż dzieje? To już trwa 13 lat, jak sprawdzałam. Mniej więcej w 2009 roku zaczęło się trollowanie papieża, stał się memogenny. I od tego mniej więcej roku, no co chwilę jakby jest mu coś dokładane, tak? No te różne tematy są jakby stopniowane, ale one całościowo składają się na obecny jego wizerunek w sieci. I teraz dlaczego to się dzieje? Dlatego, że my ciągle z tym walczymy. Ciągle jest taka też społeczność w internecie, która składa wnioski do prokuratury, która pisze też obrzydliwe komentarze, która broni naszego świętego. Pytałaś, dlaczego jest często tak, że jakiś temat ginie, tak? Na przykład, nie wiem, temat polityczny, że jest przez jakiś czas aktywny, żywy, a potem nagle już pojawia się coś innego. Dlatego, że przestajemy się z tego na przykład śmiać. To już przestaje być ciekawe albo już na tyle powszechne, że to po prostu, no, ucieka, tak? A tutaj ciągle mamy do czynienia z czymś takim jak proces shockvertisingu, czyli to ciągle szokuje, bo ciągle jest aktywne też w sieci pokolenie, które właśnie znało Jana Pawła II za tego pontyfikatu, kiedy on był właśnie świętością, autorytetem, osobą, która coś znaczyła. Tak? Ale to sugerujesz, że lepiej nie reagować, bo ja brałam jakiś czas temu udział w takiej dyskusji i tam kilka takich rzeczy padło, przy których można by się było przyczepić, w sensie z mojego punktu widzenia, ale to była dyskusja trzech osób online, więc to przerywanie sobie jest niefajne, i zaczyna się o Janie Pawle II. Myślę, nie, no, a to była katolicka dyskusja. Myślę, że przecież muszę zareagować, bo to takie głupoty padają, że jeśli ktoś bierze tekst Jana Pawła II z lat 80. i teraz go analizuje i mówi, no naprawdę nic odkrywczego nie było. Nie, no halo, no to zostawmy go z latami 80. Aż mi skoczyło ciśnienie. No i teraz wyobrażam sobie, że jestem człowiekiem, który ma świadomość, jak Jan Paweł II przysłużył się dla Polski, jak dla Kościoła, jak ogromną skarbnicą jest jego nauczanie. I widzę takie memy i wiem, że jeśli, nie wiem, jestem w tym wieku, że wiem, że jeśli mój wnuczek będzie miał takich kolegów, to dla niego Jan Paweł II będzie kojarzył się z gwałtami, pedofilią, ludobójstwem, kradzieżą i coś mi się dzieje po prostu. I chcę to zatrzymać. To jest chyba naturalna reakcja. Tak, jak najbardziej, tylko pytanie, czy faktycznie warto swoją siłę przekładać na to, żeby z tym walczyć, czy tworzyć coś, co nie będzie kontratakujące, ale co będzie właśnie pokazywało Jana Pawła II w tym pozytywnym świetle, we właściwym, w takim, jak to było naprawdę. Przecież możemy, jeżeli dla, nie wiem, młodych nudne jest jego nauczanie, tak, nie trafia do niego to słowo, które on głosił, można skupić się na przykład na innych aspektach, na tym, co ich może dzisiaj zainteresować, na przykład styl komunikacji, to, jakie miał podejście do dziennikarzy. Mówię tutaj oczywiście trochę z perspektywy własnych zainteresowań, własnej branży, ale to jest coś, co mnie strasznie intryguje. Mało znamy takich osobistości, osobowości w świecie Kościoła też, które są tak charyzmatyczne, które były tak charyzmatyczne. Więc można im pokazać coś, co nie jest oświetlane tak bardzo. Skupić się na czymś, co właśnie dotychczas może gdzieś tam było zagrzebane albo w ogóle nikt się tym nie interesował, nie zajmował. Tylko trzeba tą młodzież zachęcić do tego, żeby oni się stali też współtwórcami takich treści, które oni sami chętnie by oglądali. Teraz pytanie, jak to mają zrobić na przykład młodzi księża w szkołach, jeśli oni są sami z pokolenia Jana Pawła II mema, bo chyba już na taki etap wchodzimy. Ale to zanim jeszcze rozpiszemy sobie plan naprawy świata, to czy naprawdę tylko my? Pomniki, ulice, nasz wypaczający kult tego, że bierzemy kremówkę, że jak idziemy na turbacz, to co chwilę jest cytat, chodź na turbacz Jan Paweł II. No naprawdę znam bardziej wartościowe wypowiedzi Jana Pawła II, z których coś wynika. I rozumiem, że jeśli słowa chodź na turbacz, to jest żart w moim domu, ale nie żart z Jana Pawła II, tylko z tego, co myśmy zrobili z tym dorobkiem. Ale naprawdę tylko my, czy jednak będąc człowiekiem wierzącym w Kościele możemy powiedzieć, no zły działa?
Oczywiście, że zły działa, bo tam, gdzie jest świętość, tam na pewno jest też oczywiście duże, bardzo silne działanie szatana i to jest też często zapominane. Ale oprócz tego, to nie tylko my. Wydaje mi się, że dobrą rzeczą, którą możemy zrobić, to po pierwsze oczywiście my w rodzinach, bo od tego trzeba zacząć. Nasze pokolenie, jeśli tego nie przekaże naszym dzieciom szacunku dla papieża, to nie ma komu przekazywać. To nie szkoła, to nie kościół, to nie jakieś wielkie, wspaniałe wypowiedzi kapłanów, biskupów, tylko tak naprawdę w rodzinie przekazuje się kult i szacunek do świętych w ogóle. I rozmawianie o świętych, chociażby właśnie, no, robienie takich pochodów ze świętymi, tak, które w parafiach coraz częściej już teraz, jakby antyteza dla Halloweenu, teraz się robi taki marsze świętych i przebieranie się i rzeczywiście pokazywanie tego świętego papieża wśród pocztu innych, poczet, tak, dobrze, jakby innych świętych, ale przede wszystkim chyba to, co myślę, że wszyscy musimy się uderzyć w piersi, bo przekazanie naprawdę ogromnego dorobku papieża nie dokonało się do następnego pokolenia. My tak naprawdę nie znamy nauczania papieża w takim wymiarze, poza tymi fragmentami, które gdzieś tam po mediach społecznościowych krążą. Ja na przykład przepytuję młodych ludzi, czy ktoś wie, że papież napisał fantastyczną sztukę miłości przez sklepem jubilera. Mało kto z mojego pokolenia, ja już jestem starym człowiekiem w porównaniu do pań, ale mało kto z mojego pokolenia wie, że taka sztuka została przez papieża napisana. To są przepiękne rzeczy. Miłość i odpowiedzialność. Tam są fantastyczne fragmenty o czułości. Papież, no nie wiem, jak to wiedział, ale to wiedział, tak? Inna sprawa, że papież jednak jako filozof pisał dość zawile. Jego większość dzieł jest trudnych, takich pisanych po nitce do kłębka. Ja pamiętam siebie na studiach, jak wzięłam Przekroczyć próg nadziei. Przeczytałam jedną stronę. Jeszcze raz. I to nie jest łatwa lektura. No nie jest, ale wyrwanie, czy wyjęcie, może jest złe słowo, wyjęcie bardzo ciekawych fragmentów. No przecież tyle ta czułość, można było podczepić do Olgi Tokarczuk, tak? Jak było o czułości. Tam jest mnóstwo fantastycznych fragmentów na temat relacji damsko-męskich. Po prostu pisał to w tak fantastyczny sposób i wyjęcie tych nieznanych fragmentów nauczania właśnie o tych potrzebach młodych ludzi dzisiaj. Mimo wszystko jednak, choćby będzie to mało popularne, jestem za tym, żeby w kanonie lektur były te ciekawsze dzieła. Chociażby właśnie to przed sklepem jubilera będę się tego dzieła czepiać, bo to jest cieniutka książeczka, fantastyczna i danie tego do interpretacji. Jednak oczywiście to nie jest popularne, bo teraz jak minister wprowadza cokolwiek z papieża do kanonu lektur, no to oczywiście jest wielki, ogromny raban w całej Polsce, ale no nie ma innego przekazania młodemu pokoleniu właśnie tego, jak poprzez naprawdę dobrze wybrane fragmenty, te trochę łatwiejsze, takie zrozumiałe bardziej. I te chyba, które dotyczą właśnie relacji damsko-męskich, jeśli młodzież popatrzy na to, że papież tak pisał o czułości, tak pisał o miłości, tłumaczył, dlaczego na przykład samogwałt jest zły. To jest zupełnie rzecz, która jest nieznana w Kościele w Polsce. Mało tego się czyta. Ale to znaczy, że my nie odpowiedzieliśmy na czas, na te memy, na tą bekę z Jana Pawła II, bo nie mamy narzędzi? Bo mam wrażenie, że jak zaczęły się pojawiać oskarżenia, że Jan Paweł II tak naprawdę wiedział o pedofilii w Kościele, że ukrywał i tak dalej, i tak dalej, to pierwszy był chyba ojciec Zięba udzielił wywiadu gazecie.pl na ten temat i w pewien sposób tak trochę ośmielił katolików do mówienia, nie, Jan Paweł II nie wiedział. I później powstał film Pauliny Guzik, Jan Paweł II a pedofilia, który każdy może obejrzeć sobie na VOD i zobaczyć same fakty suche dotyczące tego, jak wyglądał pontyfikat Jana Pawła II. No i my po obejrzeniu takiego filmu zaczynamy mówić, prawda? Jak ja słyszę, no może jednak za szybko tym świętym został, prawda? Bo to takie zdanie, które powoduje, że jestem fajnym katolikiem, prawda? Jestem katolikiem, ale wiecie, coś tam chyba było na rzeczy. To ja mówię, ale konkrety, porozmawiajmy o konkretach. Raport McCarricka, a może to? I jakby zaczynamy mówić. I teraz Jan Paweł II jest wyśmiewany, my nie znamy nauczania, no i nie chcemy wchodzić na ten grunt. To my po prostu tutaj nie zdaliśmy egzaminu. Na pewno nasze pokolenie musi czytać papieża, jeśli chce go obronić. Druga rzecz to na pewno musi to spróbować jakoś przekazać młodemu pokoleniu. Trudno się zachować w stosunku do naszych dzieci czy naszych bliskich, powiedzmy znajomych dzieci, kiedy rzeczywiście ta 2137 idzie, ta godzina, bo to nawet nie jest 21:37, tylko jest 2137, to jest barka, odpala się od razu i są pewne skojarzenia, ale nawet zestawienie kolorów, gdzie jest żółta kropka i biały dookoła, to już jest papież, to już poszło tak daleko, tak? I rzeczywiście dzieciaki, które sobie przesyłają w nastoletnim wieku tej 2137 przynajmniej jednego mema wieczorami, to też na Messengerze idzie. I teraz, co my możemy z tym zrobić? Na pewno tłumaczyć.
Na pewno rozmawiać z dziećmi, dlaczego tak robią, dlaczego tak się dzieje, co za tym w ogóle się kryje, to znaczy kim dla nich jest papież, co w ogóle znają z nauczania. I myślę, że każdy z nas musi pracować nad tym młodym pokoleniem, nie tyle w sferze publicznej, bo tu zawsze będzie tak, że młode pokolenie po prostu się odetnie. Znaczy jest coś katolskiego, to absolutnie odcinamy się, nie bierzemy w tym udziału. Żadne jakieś konkursy, nic takiego nie ma sensu, bo dla młodego pokolenia, które czyli nie konkurs spotkała, wiedzy o Janie Pawle II to nie jest dobry pomysł. Znaczy to jest bardzo dobry pomysł dla bardzo wąskiej grupy w szkołach katolickich. To może dla tych, którzy później będą tworzyć memy. Ja myślę, że ci młodzi, którzy biorą udział w tych konkursach i tak oglądają te memy, albo nawet je współtworzą, tylko te może śmieszniejsze i bardziej delikatne, ale także ta młodzież tworzy memy. To jak to się stało, że katolicy mają bekę z Jana Pawła II? Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest niewierzący świat. To nie są ludzie po apostazji. Z memów śmieją się wszyscy. I pół biedy, jeśli śmiejemy się z memów, które nie są obrazoburcze, i które pokazują tylko, co myśmy w tym kościele zrobili. Znaczy, śmiejemy się wtedy sami z siebie. Ale są takie memy, które są obrazoburcze. Są takie rzeczy, które są obrazoburcze. No ale fajnie jest się z nich śmiać. Wtedy jesteśmy częścią społeczeństwa, więc się śmiejemy. Coś poszło nie tak też, tak w takim naszej pamięci o Janie Pawle II. Ja myślę, że memy to są w ogóle takim obrazem dzisiejszej kultury i to nie poszło tylko nie tak z Janem Pawłem. Tylko my też trochę jako katolicy, i mogę to powiedzieć za nas, skupiając się na Janie Pawle II, na świętości, zapomnieliśmy trochę o Chrystusie. A papież się zwracał i wszystko to, co przekazywał, mówił o Chrystusie, nie zwracał uwagi na siebie. To jest jeden z tych podstawowych błędów my, Jan Paweł II, w sensie tak, relacji. Tak, tak. I oczywiście tutaj my żeśmy spowodowali trochę, bo im bardziej my uwznieśliliśmy człowieka, zamiast skoncentrować się na Chrystusie, na którym on się koncentrował, tym bardziej zawsze będzie przeciwna grupa ludzi. Przecież tak naprawdę beka z bardzo takich sakralnych rzeczy zaczęła się w 79 roku od tego nieszczęsnego filmu Żywot Briana, gdzie tam wyśmiana została śmierć Chrystusa, zostały wszystkie świętości. I tu zostało złamane tabu, tak naprawdę końcówka lat 70. A potem to już jest pewna równia pochyła, gdzie przyzwoliliśmy na to, że można się śmiać, że nikt z tym nic właściwie nie robił. To nie jest tylko nasz problem w Polsce, tylko w ogóle na świecie zostały złamane pewne tematy tabu, z których można po prostu drwić nawet z takich najświętszych, tak? I z katolików, i z chrześcijaństwa można drwić absolutnie, natomiast kiedy dochodzi do drwienia z innych kultur, czy z innych religii, absolutnie już jest brak przyzwolenia, tak? To już wtedy się karze. I myślę, że my w ogóle na świecie chyba jako chrześcijanie zawaliliśmy wszyscy tak naprawdę w trosce o to, żebyśmy byli tak samo traktowani jak wszyscy inni, na równi z innymi religiami. Ja bym jeszcze też do tego dodała fakt, że my jesteśmy zacofani, jeżeli chodzi o kompetencje medialne. Mówię może troszeczkę dosadnie. W studiu siedzi elita, a reszta, proszę Państwa, ale troszeczkę tak jest, troszeczkę. Edukacja medialna w szkole, absolutnie tutaj się zgadzam. Nie ma tego i też jak na przykład księża mają dzisiaj dobrze ewangelizować młodzież, skoro często sami nie są na bieżąco i to nie jest absolutnie cios wymierzony w księży, tylko chodzi o to, że też nie ma takiego, myślę, zrozumienia, takiej świadomości, że to jest niesamowicie ważne, że ty musisz wiedzieć przynajmniej jak się poruszać w świecie social mediów, wiedzieć jak coś działa, żeby móc przynajmniej zauważyć, że właśnie tworzą się memy. Albo co twoi uczniowie oglądają, zanim wejdziesz na lekcję religii. Tak, żeby mieć ten sam język komunikacji, bo teraz jeżeli ty w ogóle nie będziesz kumał i będziesz mówił nie, ja w ogóle offline, trzeba się spotykać, to jest spotkanie niż życie w internecie i na przykład zabierzesz młodym komórki na lekcji, no to nie jest rozwiązanie, tak? To czy jest jakieś tymczasowe, powiedzmy, które, nie wiem, może skupi ich uwagę, ale oni później wracają do tego świata. Dlatego później rodzi się rozdźwięk. Ten świat trzeba wykorzystać, to znaczy ja uważam, że o tych memach, co śmieszy ludzi w memach o papieżu, można by spokojnie porozmawiać na religii. Wziąć te memy, żeby sobie przygotowali najśmieszniejszy mem o papieżu i powiedzieli, co w nich śmiesz. I często jest tak, że młody człowiek, który zaczyna opowiadać o tym, co jest jakoś tam na granicy przyzwoitości, jak zaczyna o tym mówić, sam się w pewnym momencie reflektuje, a właśnie to nie jest śmieszne. Ja się zaczynam wstydzić, kiedy zaczynam o tym mówić. I rozmowa czasem 3-5-minutowa z takim człowiekiem, co cię śmieszy w tym memie, powoduje, że ktoś naprawdę przestaje to robić, że włącza refleksję nad tym, że to nie jest do końca takie fajne, skoro ja się wstydzę o tym mówić. Tak samo jest z grami, z filmami, z tym wszystkim, co jest w sieci. Rodzice czy katecheci powinni rozmawiać o tym, co jest w sieci, co jest modne, czym ludzie młodzi żyją. Ale to znaczy, że na memy o Janie Pawle II powinniśmy odpowiedzieć memami z nauczaniem Jana Pawła II o Janie Pawle, czy znajdźmy innego człowieka do memów, żeby się odczepili od Jana Pawła II? No bo zastanawiam się, co można zrobić. Teraz weźmiemy nauczanie, wybierzemy jakiś fragment, ono będzie genialne i powiemy komuś, słuchaj, jakie to jest świetne. I ten ktoś zapyta, a kto to napisał? Jan Paweł II. Jan Paweł II, ten, żółta twarz. I przecież to tak będzie wyglądać, umówmy się. Bo to wizerunek Jana Pawła II został tak obśmiany, że
strasznie dużo straciliśmy. To naprawdę Janowi Pawłowi już żadnej szkody nie robi. Ale teraz, jak sobie na przykład myślę o tym, jak mówić o patriotyzmie, jak mówić o miłości do własnej ojczyzny, to myślę sobie, że tutaj Jan Paweł II jest w ogóle genialny w tym. Prawda. Tylko trzeba by było ukryć autora dla młodzieży. No przecież nie będą słuchać tego człowieka z memów. No nie. To co robimy na początek? Moim zdaniem odwracamy rolę. To już nie jest, dzisiaj nie jesteśmy na takim etapie komunikacji, że jakby ja tutaj jestem, nie wiem, mówcą, jestem nauczycielem, a ty masz siedzieć, masz być uczniem, masz być tylko słuchającym. Dzisiaj, tak samo jak popatrzymy na sieć, nie jesteśmy tylko odbiorcami, ale twórcami treści. Każdy z nas chce być właśnie w takim położeniu. Więc co trzeba zrobić? No, trzeba zaangażować tą młodzież, żeby ona się poczuła jako ten kreator, jako ktoś, kto ma głos, jako podmiot, jako osoba ważna. Bo teraz to, co przede wszystkim pani przed chwilą powiedziała, młodzież w ogóle się nie pochyla nad tym, co robi, nad tym, z czego się śmieje. Jakby się przez chwilę zastanowili, łączyliby to myślenie, a potem jeszcze dodatkowo dostaliby jakieś fajne zadanie do zrealizowania, to myślę, że kolejnym krokiem byłoby właśnie stworzenie czegoś, co będzie zarówno ich dziełem, więc oni się będą cieszyć, że coś współtworzą, a jednocześnie będzie to miało taką formę, no bo oni znają najlepiej narzędzia dotarcia do młodych, no bo sami są w tym świecie, co też właśnie będą mogli przekazywać dalej. I to będzie według mnie działać. Ale to co powinni stworzyć? Bo wziąć ten najbardziej obśmiane zdjęcie Jana Pawła II. Doszliśmy do takiego momentu, że jak widzę profil sanktuarium świętego Jana Pawła II, który ma w zdjęciu profilowym to zdjęcie Jana Pawła II, to na początku myślę, że to jest żart, a później sobie przypominam, że jest na szczęście jeszcze świat, gdzie to zdjęcie jest po prostu zdjęciem papieża Jana Pawła II. Co robimy? Bierzemy to zdjęcie, to najbardziej wykorzystywane? Sposobów może być wiele. To, co mi przychodzi do głowy, to na przykład to, co zrobili producenci serialu The Chosen. Nie, wzięli jakby historię znaną i tak często przez nas powtarzaną i pielęgnowaną i oni to wrzucili do serialu. Tak? I nadali temu nowy kształt. Zbudowali coś, co dzisiaj jest popularne. Tak? No bo co dzisiaj robimy najczęściej, jak wracamy do domu? Oglądamy seriale. Nie mówię, że trzeba stworzyć serial o Janie Pawle II, ale być może trzeba się zastanowić, co jest dzisiaj klikalne, z czym my dzisiaj mamy najczęściej kontakt, może jakaś aplikacja, może, nie wiem, jakieś rzeczy typu quiz. Nie wiem, co by to mogło być, ale to właśnie trzeba zapytać tych młodych, na co oni dzisiaj poświęcają czas, gdzie jest ich najwięcej, co ich intryguje. Czy my tyle lat po śmierci Jana Pawła II mamy coś, co moglibyśmy młodym pokazać? Czy któryś z filmów się nadaje? Zastanawiam się, co jeszcze poza filmami powstało, bo kremówka, o której mówił Tomek Samołek, się na pewno nie nadaje, bo idealnie się wpisuje w to, co się dzieje obecnie w sieci, prawda? I w skremówkowanie papieża całkowite. Nic nie mamy takiego. No myślę, że tak. Można byłoby na pewno pogrzebać w archiwach i porozmawiać i poszukać takich materiałów, oczywiście porozmawiać z młodzieżą, co byłoby dla nich ciekawe, to po pierwsze, i zrobić rzeczywiście film o miłości. Z jego wypowiedzi, tak jak zrobione są filmy z najśmieszniejszymi wypowiedziami, czy takimi infantylnymi, tak trzeba byłoby rzeczywiście te fragmenty powycinać, ale te mniej znane, te mniej ograne, te mniej takie nudne, tak bym powiedziała, bo dla nich już są nudne te fragmenty. Ale jest szansa, że one tak przemówią, bo umówmy się, że dla ludzi, którzy, no ja nie pamiętam roku 79, ale dla mnie Plac Zwycięstwa, no to jest coś niesamowitego. Tylko że obawiam się, że dla ludzi, którzy po pierwsze z Jana Pawła II przez ostatnich kilka lat się śmiali, po drugie nie mają pojęcia za bardzo, czym był komunizm, albo już mają dość tego powtarzania kiedyś to, bo my też niszczymy tę historię, to oni usłyszą o tym, żeby stąpił duch i nic w nich w ogóle nie drgnie, ani każdy inny fragment. No. Tu jest niestety problem z historią, tak? To znaczy większość niestety dochodzi nauczycieli historii do od faraonów, dokąd dążymy, czyli głównie do II wojny, tak? Jakkolwiek byśmy sobie nie rozmawiali o tym przedmiocie historia i teraźniejszość, to ten przedmiot jest strasznie poważnie potrzebny. To znaczy rzeczywiście do edukacji w ogóle młodych Polaków, żeby oni wiedzieli, co się działo po II wojnie, to jest w ogóle niesamowicie ważne. No tak, II wojna światowa to tak najlepiej znana jest z Czterech Pancernych i Psa, a to jednak tak. Trochę inaczej było, prawda? Tak, bo część nauczycieli dochodzi tylko do I wojny. Więc po pierwsze to edukacja rzeczywiście historii. Bo tutaj nie da się zbudować ani patriotyzmu, ani religii, ani nic bez wiedzy, co się działo po 1945 roku. I to jest pierwsza rzecz. I to zajmie mniej więcej około 7-8 lat.
wbrew pozorom, bo tyle są zmiany mniej więcej w zarządzaniu. Przynoszą one jakiekolwiek efekty. Druga rzecz to trzeba rzeczywiście pomyśleć i z samą młodzieżą porozmawiać, co byłoby dla nich przekonujące. I to nie z, nie z tym pokoleniem 16-17-latków, tylko z tym pokoleniem w sumie to 9-latków, którzy siedzą w tej chwili na TikToku i którzy zupełnie inaczej funkcjonują. To jest zupełnie inne pokolenie. Ono nazywane jest w ogóle w socjologii pokoleniem alfa. To już nawet nie są zetki, które już w tej chwili mają bo tam kilkanaście ładnych lat albo 20. Tylko to jest to najmłodsze pokolenie, bo 7-8-latki siedzą na TikToku i oni zupełnie inaczej funkcjonują. I myślę, że z tymi dzieciakami trzeba byłoby porozmawiać, co w ogóle, jak mówić dzisiaj o świętych, o świętości. Zanim dojdziemy do Jana Pawła, to najpierw trzeba porozmawiać, jak w ogóle dzisiejszemu pokoleniu przekazać świętość. I wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest strasznie rzadka, to znaczy świadectwa ludzi o papieżu, bo to, co jest najbardziej dzisiaj przekonujące dla młodych ludzi, to są narracyjne świadectwa. To kiedy ja mówię swoje świadectwo, że dla mnie Jan Paweł II to był po prostu niesamowity człowiek, który w moim życiu strasznie dużo zmienił. Oczywiście tu mogłam powiedzieć 1,5 godziny świadectwa, ale to nie mam na to czasu. To ja wtedy jestem właściwie jakimkolwiek świadkiem dla mojego dziecka. Ja wtedy mogę mówić, dlaczego papież jest dla mnie ważny, ale nie poprzez perspektywę znowu nauczania jego, bo to też jest ważne, ale przez świadectwo, nawróceń ludzi. Przecież jest mnóstwo takich świadectw. Myśmy ich nigdy nie nagrali, bo myśmy się skupili na samej takiej apoteozie Jana Pawła II, a nie na tym, co on zmienił w życiu no, milionów, myślę, ludzi. Z mojego pokolenia na pewno są setki tysięcy ludzi, którzy mogą powiedzieć, że na tej pielgrzymce naprawdę, ktoś tam wstał, nie wiem, kilkuset chłopaków wstało, jak Jan Paweł II w jednej z pielgrzymek zapytał o to, czy są gotowi pójść za Chrystusem. Więc myślę, że zebranie tych świadectw, ale ludzi, przez perspektywę świadectwa człowieka, może być jakąś minimalną szansą na to. Tak. Zapytam cię, Paulina, o osobiste doświadczenia. Bo dla mnie jedynym zielonym punktem na mapie przekazywania wiedzy o Janie Pawle II jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pytałam księdza Dariusza Kowalczyka, jak to robicie. Nie umiem odpowiedzieć. Po prostu mówił. Ale jak to jest? Bo ja sobie pewnego dnia zdałam sprawę, że co roku z okazji Dnia Papieskiego czy obozów stypendystów przychodzi do studia coraz młodsza osoba, która nie ma prawa pamiętać Jana Pawła II. Może jest z tych, którzy powinni go znać z memów. Wtedy o tym nie myślałam. I po prostu ze świecącymi oczami, ale nie od gorączki grypy COVID-a, opowiada o tym, co ją w nauczaniu papieża fascynuje. I ja sobie tam notuję, co sobie muszę przeczytać w domu, prawda? Ja pamiętająca Jana Pawła II. Jak to się robi w dziele? Myślę, że przede wszystkim przez formację. To nie jest tak, że my jesteśmy takimi stypendystami, którzy właśnie korzystają tylko z funduszu stypendialnego i uśmiechną się dzięki, cześć, fajnie, że pomogliście. Tylko faktycznie jest tak, zwłaszcza na tym szczeblu studenckim, że my w miastach akademickich mamy swoje wspólnoty. Te wspólnoty mają trochę taki charakter, powiedziałabym, organizacji, bo jest oczywiście taki lider, my nazywamy go szefem, są podszefowie. Trochę można tak powiedzieć. W każdym mieście wspólnota, jeżdżą razem na obóz. Tak. Brzmi jak sekta, ale nieźle działa. Troszkę może się tak wydawać z pozoru, ale to naprawdę działa. To naprawdę działa. Myślę jednak, że jakby to nie jest tak, że my się spotykamy i tylko rozmawiamy o papieżu. I to jest, myślę, clue. My mamy oczywiście jakieś takie kąciki, które jakby skupiają się wokół jego słowa, rozważania i tak dalej, ale przede wszystkim fundacja i jej owoc, jej dobro polega na tym, że tam są relacje, tam są znajomości, tam są ludzie, którzy no właśnie są bardzo podobni w tym, co lubią. Jakoś nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale akurat fundacja ma taki dar do jednoczenia ludzi, którzy faktycznie żyją tym, w co wierzą. Nie, bo często jest tak, że po prostu no, moglibyśmy zgromadzić osoby z różnych środowisk, które trochę udają. Trochę nie chcą tu być, ale no, przyznam szczerze, bo jestem jakby bardzo długo w tej fundacji, już jestem absolwentką, teraz też osobą, która pracuje w fundacji. Naprawdę nie znam tam takich osób, które jakby są tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiem, że cieszy ich ten fundusz. Nie, jakby wszyscy tym żyją, dlatego że oprócz tego, że przy okazji jest to nauczanie, to przede wszystkim jest dbałość o twoją historię życia, o to, co ciebie spotkało. Fundacja pokazuje, że ty jesteś ważny, że ty masz znaczenie, że to, że pochodzisz z jakiegoś rozbitego domu, że nie miałeś wcześniej pieniędzy, że nie miałeś może jakiegoś wsparcia właśnie materialnego, psychicznego i tak dalej, to nie jest ważne, bo my chcemy w ciebie uwierzyć, chcemy w ciebie zainwestować, bo wierzymy, że właśnie w to wierzył święty Jan Paweł II. Myślę, że tu jest to klucz, że po prostu kiedy człowiek się czuje ważny, no to przy okazji jakby zaczyna widzieć, że te słowa, które wypowiadał święty Jan Paweł II, miały moc, mają moc w świecie rzeczywistym, w świecie realnym. No dobrze, to fundacja to robi, więc mamy kilka osób w każdym mieście, kilkanaście, już parę tysięcy i niedługo pójdą w miliony. 7-8 lat trzeba, żeby zadziałał program nauczania.
Może się władza zmienić w tym czasie i nie będzie... Za trzy razy nawet. No właśnie. I się historia i tożsamość wykasuje na przykład. To jak rozejdziemy się z tego studia i wrócimy sobie do domu i kolejny mem się wyświetli, a Janie Pawle II, kolejni księża pójdą w poniedziałek do szkoły i będą przepytywani z Jana Pawła II i wszystkich oskarżeń i śmieszków, bo przecież też tak to wygląda. Rodzice po raz kolejny się zapłaczą, bo dzieci najbardziej śmieją się z Jana Pawła II, który dla nich jest postacią ważną. Bo możemy sobie żartować, możemy się złościć, że to nasza wina, ale to boli. Poza tym, że jakby tracimy ogromny dorobek, to też po prostu boli wielu Polaków. No, co jest do zrobienia? Bo Jan Paweł II, odwołując się do Pisma Świętego, mówił o tym, że każdy powinien realizować swoje powołanie. No i jak to nasze powołanie można zrealizować? Właśnie, żeby nie toczyć sporów w komentarzach i nie obrażać ludzi, bo się śmieją z Jana Pawła II. No ale żeby to uratować. Najprostsze rzeczy, no to można zacząć od siebie, tak? To znaczy rzeczywiście zacząć czytać papieża i zacząć rzeczywiście wrzucać to u siebie, tak jak niektórzy rzucają cytaty z Pisma Świętego. Może trzeba zrobić taką ogólnopolską akcję pod tytułem każdy rzeczywiście wrzuca... Czasem to jest robione przy okazji Jana Pawła II, jakiejś tam urodzin, śmierci i tak dalej. Ale może rzeczywiście zacząć, trzeba po prostu czytać go głębiej i z tych fragmentów, które nie były dotychczas czytane. I to jakoś jednak mimo wszystko przekazywać młodemu pokoleniu, bo wydaje mi się, że przygotowanie takich materiałów i tutaj oczywiście wszystkie fundacje, które się zajmują Janem Pawłem II, to robią, tylko my czasem tego nie udostępniamy. My czasem w ogóle się nie angażujemy w to. Dobra, niech oni sobie to robią, oni są za to odpowiedzialni. Oni, tak? Nie ja, nie... No. Więc myślę, że po pierwsze to chyba no, taki rachunek sumienia. Każdy z nas, jak to wyjdzie z tego studia, to jednak pomyśli, co można zrobić więcej, ale dla swoich najbliższych. To jest to, co możemy zrobić. Bo zawsze zresztą dobro się działo. Chrześcijaństwo się tak przecież między domami tak naprawdę się rozpowszechniało, więc to jest pewien proces. I to jest pierwsza rzecz. Czyli nie ma się co obrażać, nie ma co się, no chyba też tak szybko zrażać do tego, co robimy. Druga rzecz, to, którą możemy zrobić, no, bo to są dwa procesy. Po pierwsze, to jest zdjęcie negatywnego odium z papieża, a to jest zupełnie inny proces. No ja myślę, że gdybym uczyła religii, a przemierzam się do tego od kilku lat, tylko muszę studium pedagogiczne skończyć, ale mam takie marzenie rzeczywiście, żeby uczyć religii w liceum. Ja też mam takie marzenie, żeby... Więc może rzeczywiście my powinniśmy w końcu... Nie, że ja chcę uczyć religii, ale chciałabym na przykład dziecko wysłać. Jasne. To ja bym myślę, że chyba postawiła, żeby poprosiła, żeby w miejsce memów, tam gdzie jest papież, wkleili na przykład zdjęcie swojej mamy, tak? I przeczytali sobie i zrobili tego mema w ten sposób. Znaczy najpierw trzeba zrobić wszystko, co możemy, żeby zdjąć negatywny wizerunek z papieża, bo wklejać na przykład swoje zdjęcie. Wklej tam swoje zdjęcie i przyślij tego mema jeszcze raz. Mhm. I jest taka konsternacja. Albo tracimy relację, albo następuje cisza, albo następuje jakaś refleksja. No bo są trzy procesy, które mogą nastąpić. Więc najpierw trzeba zdjąć odium negatywne, a dopiero potem można pokazać rzeczywiście rzeczy pozytywne z papieża. Albo przynajmniej neutralne. I to w małych kawałkach. Ja myślę, że zrobienie konkursów nie jest kolejne opowiadanie na ten temat, tylko na przykład nakręcenie TikToka na temat papieża. W takich formach, w których żyją dzisiaj młodzi ludzie do swoich i wrzucenie jeszcze tego na swoje, to znaczy challenge pewien z papieża, to znaczy takie rzeczy, które są na TikToku możliwe, bo są challenge i są możliwe do zrobienia. To znaczy my musimy zacząć myśleć kanonami kultury i kodami kultury, językiem kultury, którym żyje dzisiejsza młodzież, żeby móc coś zrobić z tym papieżem. A to musimy wyjść z bańki, rozumiem. A oczywiście, że musimy wyjść z bańki, wyjść ze strefy komfortu i w ogóle z tych wszystkich rzeczy i w ogóle wstać z kanapy, cokolwiek tam sobie weźmiemy z Franciszka. Natomiast tak, to znaczy my starzy ludzie rzeczywiście musimy spróbować najpierw zrozumieć młodzież. My nie musimy być na TikToku, my nie musimy zachowywać naturalnie. My możemy poprosić swoje dzieci, żeby to zrobiły, żeby na przykład uruchomiły taki challenge albo żeby cokolwiek w ogóle zadziało się. Na przykład możemy też zwrócić się do księży, którzy są na TikToku i świetnie ogarniają ten system, żeby też już ci, którzy mają zasięgi, tak? No bo jakaś jeden mały żuczek, który zacznie sobie wrzucać papieża, to szybko zostanie przez algorytmy zbanowane albo w ogóle jego konto zamknięte. A księża będą chcieli? Nie pytam o księży, pytam o katolików. Po prostu o nas, Kościół. Czy my chcielibyśmy być tymi, którzy zaczną promować Jana Pawła II? No bo to można zostać ośmieszonym w środowisku. Do takiego etapu doszliśmy, że prosząc księdza o to, księdza, który na przykład ma lekcję religii i ma TikToka i na tym TikToku naprawdę robi dobrą robotę ewangelizacyjną, prosząc go, żeby zaczął umieszczać treści związane z Janem Pawłem II, no to możemy go skazać na niebyt. W takich czasach jesteśmy. Na pewno długą dyskusję na temat pedofilii i papieża. To... Trzeba pokazać szerszą perspektywę zdecydowanie, że to nie jest tak, że jakby ja cię proszę o to, żebyś ty promował papież, bo mi zależy tylko i wyłącznie na papieżu. Ja cię proszę o to, abyś ty stanął i pokazał, co jest twoją wartością i co jakby teraz trzeba bronić, no bo to jest teraz ważne i to jest teraz atakowane, dlatego że Jezus
Jezus jest tego wart. Że robimy to dlatego, że się przyznajemy do swojej wiary w tej przestrzeni, gdzie dzisiaj wszyscy żyjemy. I jeszcze dodałabym też do tego, co pani Monika mówiła, na pewno świadomość i taką edukację medialną już też młodzieży. Jak nie dać się oszukać? Czyli gdyby oni wiedzieli, że oni tak naprawdę są efektem tego shock advertisingu, czyli tej całej takiej otoczki związanej z tym, że wszyscy chcemy szokować, no bo to żyje i to wtedy jakby budzi właśnie dodatkowe obrzydliwe komentarze. Kiedy oni będą też wiedzieli w ogóle, czym jest fake news, co to są clickbaity, jak to działa i to, że to, co im się wyświetla, to niekoniecznie jest to, co faktycznie jest wyświetlane na wszystkich tablicach, które my widzimy, tylko jest to wyświetlane dlatego, że Facebook na przykład testuje, aha, czyli to u ciebie klika, ty to lubisz, więc ja ci będę podrzucał coraz więcej takich materiałów. Kiedy to dziecko, ta młodzież będzie miała tą samą świadomość, to też ona będzie inaczej podchodziła do tego, co ją nawet śmieszy, co ona wybiera, co udostępnia, co komentuje. Myślę, że tutaj też trzeba położyć duży nacisk, nie? Czyli ta edukacja nie tylko i wyłącznie u osób, które ewangelizują, świeckich ewangelizatorów, księży i tak dalej, ale też właśnie u samej młodzieży, żeby oni wiedzieli, na czym to polega. Bo być może za kilka lat się obudzą i sobie pomyślą, kurde, to ja byłem tym, który hejtował, być może skrzywdziłem człowieka, ale potem się dopiero po jakimś czasie zorientują, że tak było. Więc trzeba im to już teraz naświetlać. A oddajemy 2137, 21.37, jako już straconą godzinę. Pytam też o te wszystkie najbardziej znane zdjęcia z memów, bo one się już temu pokoleniu, na tym wychowanemu, będą kojarzyć konkretnie. I teraz, czy to znaczy, że my mamy nie organizować eventów o 21.37? No bo możemy się śmiać z tego, że ta godzina została zbyt przed katolików. Tam ja pamiętam, jak się jakiś ekran w telewizorze wyłączał na czerwono, odliczało. No, cuda, prawda? Nie o to chodzi, żeby w trakcie filmu odliczało mi do 21.37, a tak chyba było po śmierci papieża, prawda? Można było o 22.00 puścić, nie wiem, lektora czytającego przez 40 sekund Jana Pawła II i pewnie byłoby lepiej, mimo że po czasie, prawda? Ale... No ale jest jakiś taki sentymentalizm. Mamy czasami ochotę właśnie zrobić to o 21.37. Zwłaszcza ci, którzy pamiętają śmierć Jana Pawła II. Przecież to były naprawdę niesamowite emocje i niesamowite uczucia. I też to nawet nie chodzi już tylko o Jana Pawła II, ale chociażby o poczucie wspólnoty, o poczucie jedności. Czy to oddajemy i zostawiamy, bo to już zostało, taka beka jest z tego? Nie, no wchodzimy mówiąc w to, absolutnie nie. Wchodzimy w tą 21.37, dlatego że to jest już coś, co jest symbolem. Wykorzystujemy, oczywiście, tak? Najbardziej tak, rozpoznawaną godzinę w Polsce. Jeśli ja miałabym zrobić jakiekolwiek czuwanie w parafii, to bym zaprosiła ludzi na 21.37, no bo młodzież to chwyci, z ciekawości przyjdzie. No bo to już jest jakiś właśnie ten kod kulturowy. Możemy o tym z nimi porozmawiać. Dlaczego 21.37? Dlaczego robimy 40-minutowe czuwanie z bardzo dobrze obstawioną muzyką? Bo to jest bardzo ważne dla młodzieży. Ja myślę, że bym to robiła o takiej godzinie. A dlaczego nie? Ja Wróżbit, brałabyś ale nie, no, najbardziej znane zdjęcie. Ale posłuchajcie, no przecież nawet Boże Narodzenie... No ja się pełni się zgadzam. Boże Narodzenie zostało zagospodarowane święto pogańskie. Dużo dziś, świąt w ogóle to są święta. Teraz jest znowu w drugą pogańskie stronę. Oczywiście pogańskie są odczarowywane w drugą stronę. Znaczy znowu poganie jemy, tak? W Boże Narodzenie. Już jest święto jakieś tam w Europie, już nie można... Przesilenia bądź też czegoś innego, czy przerwy zimowe, czy cokolwiek. Słońce, czy, natomiast zostało to wykorzystane i to dobrze działało przez kilka tysięcy lat. To znaczy, że my mamy w to wchodzić. Dokładnie w te rzeczy pogańskie, które są zaświadczone, my możemy właśnie w ten sposób wejść i przebić się do młodzieży. Tak. Nie bać się tego? Nie bać się tej grafiki, bo ona może już nas wywoływać taki odrzut. To jest to zdjęcie, z którego śmieje się cała Polska. Właśnie przerażające jest w ogóle, że to jest Polska. Że za granicę się nie śmieje, Polska, prawda? Że Paulina Gozik z Między Ziemią a Niebem powiadała ostatnio, była rok w Stanach i tam jej dzieci chodziły do szkoły i tam teologia ciała Jana Pawła II to jest podstawa genialnie zrobiona w formie filmów dla dzieci, jeśli chodzi o, powiedzielibyśmy, edukację seksualną, prawda? Przetłumaczmy to. Dlaczego u nas tego nie ma? U nas jest tylko beka, mówiąc. No bo nie zostało to zagospodarowane właśnie dlatego, że ponieważ myśmy zrobili taką apoteozę papieża, druga strona bardzo szybko zrobiła alternatywę dla tej apoteozy i nie było środka. I ta większość, bo zawsze skrajności to jest 5%. 5% do 10%, a 80% jest do zagospodarowania. Myśmy tego nie zagospodarowali. I mamy jeszcze takie społeczeństwo, które lubi się śmiać z siebie. To nie jest tak, że myśmy wybrali po prostu papieża i będziemy go trollować. Tylko my wiele przestrzeni i wiele stanowisk w ogóle, takich też na przykład rządowych, my się z tego śmiejemy. Nie ma czegoś takiego jak poszanowanie autorytetów. Nie, że jakby to się stało jakąś taką dominantą społeczeństwa polskiego. A to nie jest też śmianie się ze starości i niedołężności? Bo tutaj mogliśmy mówić, że Jan Paweł umierając dał nam piękną lekcję, prawda?
piękną lekcję wytrwania też do końca i takiego, że starość ma sens, starość ma znaczenie. I oglądałam ostatnio z dziećmi taki film kolumbijski czy argentyński El Canto. I tam o zaczarowanym domu, ale zmierzam do tego, że żeby naprawić to, co tam się zepsuło, to wnuczka wysłuchuje historii swojej babci, która kiedyś była młodą dziewczyną, która była zakochana, która swoje przeżyła. I ta wnuczka musi to zrozumieć i wtedy się z tą babcią pojednać. I pomyślałam sobie, że my takich filmów w Polsce nie robimy. Filmów o szacunku dla osób starszych, o tym, że osoby starsze mają taką historię i czują to, co my na przykład dorastając czujemy. I może to jest też ta beka z Jana Pawła II. Ona się dokłada też do braku szacunku dla starości w Polsce. W pewien sposób na pewno, chociaż i tak w Polsce chyba dla tej jako starości jest jednak pewien jeszcze szacunek. By on przekazywany z pokolenia, jeszcze wiele osób mieszka też z dziadkami swoimi. W Europie już chyba jest znacznie gorzej. Starsza osoba oddaje się mimo wszystko jednak już do ośrodków, już nie ma dziadków, już się ich odwiedza gdzieś tam. Jeszcze w Polsce chyba jest jednak szacunek dla starości jako takiego dla seniorów. Natomiast rzeczywiście już w najmłodszym pokoleniu to się odchodzi, tak? Bo już mają ten przykład 30-paroletnich gdzieś tam, powiedzmy, osób, które oddają swoich dziadków gdzieś tam do ośrodków, tak? Już jakby odcina się w ogóle młodych ludzi od cierpienia, od starości, od śmierci. Nie zabiera się już dzieci na pogrzeby. Nie zabiera się dzieci na pogrzeby. Już, nie wiem, ciało zmarłego nie jest w domu, tylko bardzo szybko jest zabierane w worek i wywożone, tak? Więc tak naprawdę nie ma tego czegoś, co kiedyś było w dawnych domach, to znaczy rzeczywiście szacunek dla wartości. Zresztą w ogóle wszystkie wartości dzisiaj są dezawuowane. Tak naprawdę. Od miłości, którą się też sprowadza tak naprawdę do seksu i do cielesności. Już nie ma tak naprawdę patriotyzmu, który został całkowicie zniszczony, bo jak ktoś jest patriotą, to jest faszystą od razu. Zresztą w ogóle wszystkie państwa w Europie już są faszystowskie po kolei, poza jednym państwem, czyli Niemcami. No bo jest taka narracja, tak, medialna. A więc myślę, że tutaj jest trochę jeszcze tego szacunku w Polsce dla seniorów, dla starości, ale wszystko się robi, żeby się tego szacunku pozbyć, to prawda. I narracja medialna jest przeciwko ochronie życia, jest przeciwko, czyli odpoczęcia, nie tylko chodzi o aborcję, ale też chodzi właśnie o eutanazję. Przecież w wielu krajach europejskich już jest to dozwolone. Są kapsuły specjalne. Godna śmierć. Natomiast my nie mówimy właśnie o godności śmierci, bo w ogóle nie mówimy o śmierci jako takiej. Bardzo wiele wartości jest dezawuowanych. I nie potrafimy słuchać, bo wcześniej było właśnie tak, że się siadało na przykład przy babci, przy dziadku i oni opowiadali właśnie jakieś wojenne historie. I to było fajne i to było przekazywane z pokolenia na pokolenie. A dzisiaj my gonimy tak szybko, jesteśmy przebodźcowani w internecie, ale też nawet w świecie takim rzeczywistym. Jak widzimy, jedziemy na przykład samochodem, no to wszędzie są jakieś wielkie billboardy z reklamami. Wszystko do nas woła. Wszystko do nas krzyczy, my nie mamy czasu dla siebie, żeby się zatrzymać, żeby się wysłuchać, a jeszcze znaleźć czas dla drugiej osoby, żeby wysłuchać jej historii, co jej się przydarzyło. I to nam ginie, to nam ucieka. Powstanie warszawskie jest takim przykładem słuchania. Te obrazy powstańców na powązkach wojskowych i młodzieży skupionej wokół już po apelu pamięci, prawda, i wysłuchującej tych historii. Takim przykładem szacunku, takim przykładem pamięci. To jak teraz z dorobku Jana Pawła II zrobić 1 sierpnia, że tak powiem skrótowo? No to, co było fenomenem na przykład przy okazji Powstania Warszawskiego, to były piosenki. Tam oprócz tych wstawek ze świadectwami krótkimi, bardzo dostosowanymi do słuchacza dzisiejszego, bo my mamy krótszą koncentrację niż Złota Rybka. Złota Rybka jest w stanie się skoncentrować 9 sekund, my 8. Życzenia, prawda? Tak, my 8 już w tej chwili, naprawdę tak jest, to już jest badane. Człowiek ma już strasznie niską koncentrację. Ale tam została zrobiona formuła taka, która jest bardzo ważna dla młodzieży, to znaczy piosenki, które były nieznane, bo już w tym pokoleniu młodych ludzi, tak naprawdę już w młodszym ode mnie, w pań pokoleniu, już nie było tak naprawdę znane. I to zostało tak naprawdę przywołane, odświeżone, nauczone, tak? Śpiewniki, cała organizacja, masowe spotkania. Ludzie lubią takie, no, celebrowanie czegoś. I teraz to samo można zrobić z papieżem. Natomiast no, do młodego człowieka dzisiaj trzeba przemówić takimi krótkimi formami i też bardzo ważna rzecz jest muzyka. I teraz co zrobić z papieżem, żeby te pieśni, no, żeby tą barkę odkręcić, tak? No przecież ona jest śpiewana, nieraz organiści się zastanawiają teraz, czy mają śpiewać, czy nie mają śpiewać, czy będzie beka wśród młodzieży, czy też w ogóle ludzie dadzą się pomodlić tą piosenką, tak? Ja nie wiem jak panie, ale ja na razie mam dość barki. W takim sensie... No została nam obrzydzona. Została nam obrzydzona i chyba nawet nie chodzi o to, że została obśmiana, właśnie została nam obrzydzona. Tak. Znaczy też trochę o to chodziło tak naprawdę w całym tym ruchu ludzi, którzy byli przeciwko tej apoteozie papieża. I
no bardzo im się to udało, tak? Udało im się to na tyle zrobić, że dotarli do młodzieży, czyli do tej najbardziej no, chłonącej wszystkie trendy, wszystkie takie mody i też te negatywne. Młodzież bardzo lubi niestety, ale negatywnie się jakoś tam odkleić od innych. I to się bardzo mocno udało. Po prostu trend wykorzystany, bardzo dobrze, świetnie przeprowadzony. Teraz nasza praca na tym jest bardzo, bardzo trudna, dlatego że mimo wszystko jednak mamy najpierw doczarowanie negatywną stronę, a dopiero potem pozytywną. I to są dwa procesy bardzo trudne do zrobienia. No dobrze, no to teraz tak. Panie są ekspertkami, specjalistkami w swojej dziedzinie i potrzebują zarabiać pieniądze, prawda? Jakby wykształcenie jest po to, żeby przynosiło pieniądze, bo chce człowiek żyć. Ktoś powinien wyłożyć kasę na to, żeby wizerunek Jana Pawła II, bo nie o wizerunek nawet tu chodzi, ale o dorobek ostatecznie i po prostu o prawdę, żeby to przywrócić na właściwe miejsce. No i kto te pieniądze powinien wyłożyć? Znaczy, nie wyobrażam sobie, bo nawet jeśli memy będą robić młodzi ludzie i będą je robić za darmo zupełnie dla przyjemności na przykład, powiedzmy, to nie wyobrażam sobie, że specjaliści, którzy rozpiszą taką kampanię, zaplanują, którzy sobie to przemyślą, którzy zastanowią się jak, no to żyją za Bóg zapłać i za sklepie pracują za Bóg zapłać. Ja nie chcę tu oczywiście oskarżać Kościoła mówiąc za Bóg zapłać, ale rozmawiamy o środowisku katolickim jednak. No nie wiem, no to może akcja crowdfundingowa po prostu wiernych Kościoła katolickiego, czy raczej ktoś powinien wyłożyć pieniądze? Może poszukajmy, w której diecezji ostatnio Jan Paweł II, nie no, żartuję oczywiście. Na której uczelni jest imienia, tak? Kto ma najwięcej ulic, albo które miasto ma najdłuższą ulicę, tam z budżetu samorządu weźmiemy pieniądze. Często jest tak, że jak już są takie tematy związane z pieniędzmi, no to uderza się w Episkopat, nie? Jako organizacja, która wiadomo, powinna dać pieniądze. Ale pytanie, co z nami świeckimi zaangażowanymi? Przecież mamy ten sam kościół, jesteśmy w tym samym kościele. Oczywiście są różne, że tak powiem, instytucjonalne powiązania i tak dalej, ale czy mniej zależy niż na przykład księdzu w parafii? Nie, mi zależy tak samo, więc no, pytanie do mnie, co ja mogę zrobić i skąd wziąć pieniądze. Nie wiem, czy bym założyła jakąś zbiórkę, ale na pewno bym poruszyła niebo i ziemię w mojej wspólnocie, że słuchajcie, no jest taka sytuacja, zbierzmy się, zastanówmy się, co można zrobić i pokażmy właśnie, że Kościół żyje. Może jakieś pomniki byśmy zlicytowali, te najbrzydsze? Może tak. Myślę, że jedna rzecz, która jest rzeczywiście tak już na poważnie trudna w Kościele w Polsce, to jest planowanie pewnych rzeczy. To znaczy my robimy akcyjnie coś, a nie robimy strategicznie. I to jest ważna rzecz, że jeśli chcemy przygotować jakąkolwiek akcję i wcześniej na przykład na Twitterze czy gdziekolwiek jakaś akcja była, był taki fajny profil duchowni, to jeszcze byli młodzi ludzie, często doktoranci. To oni zanim coś uruchomili, to dotarli do influencerów, czyli katolickich wpływowych osób, które gdzieś miały jakieś zasięgi i przygotowali na przykład majówkę, tak? To było bardzo wiele lat temu, ale to było przygotowane. 150 księży nagle z konkretnym hashtagiem tweetowało i była taka grupa ludzi. Potem oni się rozeszli i zaczęli robić swoje rzeczy, czyli być rzecznikami w diecezjach, czy studiować, czy być wykładowcami, ale to młodzi ludzie są w stanie się zgromadzić w taki sposób, żeby coś przygotować. I w Kościele w Polsce cierpimy na to, że nie przygotowujemy pewnych akcji. O ile dzieło sobie fajnie istnieje, bo to jest strategicznie zaplanowana działalność, o tyle tego typu akcje na przykład odczarowujące jakiś wizerunek, czy wykorzystujące cokolwiek, muszą być po prostu przygotowane. Muszą być, jeśli nie wiem, każdy teraz grafik robi kartki świąteczne. Jest wrzesień, nie ma atmosfery świąta, on musi przygotować po prostu całą papeterię i musi mieć już gotowe to tak naprawdę na początek grudnia, tak? Bo to przecież musi być wydrukowane. Więc my nie myślimy na przykład w wakacje o tym, co się będzie działo w Boże Narodzenie. Poza wieloma akcjami, które są oczywiście, no bo jest szlachetna paczka, jest dzieło, jest i tak dalej. Możemy wymienić dużo takich rzeczy, ale one są przemyślane, przepracowane, przeszkolone i przygotowane dużo wcześniej. To są rzeczy robione pół roku wcześniej, rok wcześniej. Kończy się jedna rzecz, zaczyna się praca nad następną. Ale to znaczy, że w Episkopacie powinna powstać komórka do spraw wizerunku Jana Pawła II albo odkrymówkowania papieża? Ja myślę, że widzę już to po prostu. Dyrektor do spraw odkrymówkowania papieża przy Episkopacie. No i jakby to już nawet by zaczynało działać, tak mam wrażenie, jakby się kogoś tak przedstawiało. Na przykład. Policja, która zaczęła zmieniać w pewnym momencie swój wizerunek osób, które są, przepraszam tutaj wszystkich policjantów, nazywane psami, to bardzo wiele lat, kilkanaście lat nad tym pracowali, powołali, nie wiem, biuro tak naprawdę komunikacji informacji, w komendzie głównej, to jest 20 kilka osób, tak? To się zmienia oczywiście ta liczba. Jeden z najlepszych facebookowych profili. Absolutnie, policji. Ale to robią ludzie, tak? To znaczy musi być zespół ludzi opłacanych, funkcjonujących, przeszkolonych, rozumiejących tę instytucję, więc
no, trzeba zrobić coś rzeczywiście takiego, żeby ta komunikacja była, bo to nie chodzi tylko o dotycząca papieża. Ten papież zostanie dobrze ograny w mediach, jeśli on będzie przygotowywany w marcu na październik i tak dalej. Ale w ogóle tu chodzi o wiele tematów, tak naprawdę. Więc myślę, że zatrudnienie 20 osób w episkopacie, wiem, że teraz wyglądam jak marzycie, ale to zawsze ląduje mniej więcej w każdym programie dotyczącym komunikacji w ten sposób. Ale zatrudnienie po prostu przeszkolonych ludzi, dobrze opłacanych niestety, którzy będą chcieli pracować na rzecz Kościoła i komunikacji, zarówno tej negatywnej, jak i pozytywnej, to nie będzie jedna, dwie, trzy osoby. Tylko to musi być zespół 15 osób. Zwykły, prosty, no nie wiem, jakiś kazus w firmie ogólnoświatowej, jak się dochodzi do kryzysu, to pracuje nad nim od 15 do 30 specjalistów do spraw komunikacji kryzysowej. Czyli taka spec-grupa przy episkopacie. Tak, niestety kilkunastu osób. Być może możemy się mówić, że to jest 12 osób, tak? Tak jak apostołowie. Jeden zdradzi to już. Ale jak, od razu jeśli głębiej o tym pomyślimy, no to przecież Pan Jezus mógł powołać jedną, dwie osoby, tak? Ta liczba 12 była oczywiście symboliczna w Piśmie Świętym. Ale chodziło o grupę. Ale chodziło o to, że to była grupa, do tego 70 uczniów, więc to była potężna grupa kilkudziesięciu osób, która pracowała na tym, żeby to, żeby ten news się w ogóle rozszedł. I teraz my musimy pomyśleć o zespołach, o komunikacji strategicznie planowanej, o strategicznie zarządzanej w ogóle komunikacji pozytywnej i negatywnej. Pytanie, kto wysyła linka do tej rozmowy biskupowi Markowskiemu, który zarządza komórką do spraw mediów? Myślę, że wszystkie. Zbombardujemy go w takim razie. Nie, no, ale tak serio, to trzeba coś zrobić. Może to jest rzeczywiście ten adres, mówię o skwerze Wyszyńskiego, pod który trzeba zastukać i powiedzieć, że czas zatrudnić specjalistów. Czas przestać robić katolipę. Bo my robiliśmy ją przez bardzo długi czas. Chociażby jak popatrzymy sobie na jakieś plakaty, które były w salkach parafialnych, bo od tego się zaczynało. Ja o hymnie przeczytałam tym Nie zastąpi ciebie nikt, na który mój mąż powiedział, ale na szczęście jest jeszcze Jezus Chrystus, bo tak niestety przychodzi, że właśnie to była inicjatywa lokalna domowego kościoła lubelskiego, ale na szczęście stała się europejską. I tak przy tym na szczęście trochę mnie unieruchomiło, bo już pomijam jakby całą muzyczną stronę, nie mi to oceniać. Nie zastąpi ciebie nikt, to nie jest dobra fraza w ustach katolika. No ostatecznie męża nikt mi nie zastąpi, ale Jezusa Chrystusa przede wszystkim nie zastąpi nikt. Więc może rzeczywiście katolipy koniec. Ale kto będzie decydował, że coś nie jest katolipą? No właśnie grupa osób, tak? Bo nie będzie tak nigdy, że będzie jeden człowiek, który jest jednym wielkim ekspertem od wszystkiego, tylko potrzeba różnych mądrych głów z różnych branż, z różnych perspektyw patrzących na to, co będziemy tworzyć. Więc wiadomo, że potrzebny jest jakiś jeden lider, ktoś, kto będzie koordynował tę pracę, ale jeżeli chodzi o kierunki i o to, co możemy dzisiaj wnosić, no to trzeba naprawdę wielu osób i myślę, że nawet niekoniecznie tylko wierzących. Zatrudnijmy też osoby, które są po prostu w świecie, które widzą różne rzeczy z boku i nawet mogą nieraz obśmiać to, co my chcemy tutaj przedstawić, zaprezentować. Myślę, że to też jest dla nas dobre, taki kubeł zimnej wody, bo my jesteśmy w takiej bańce takiego kościoła, który jest po prostu potężny, najlepszy, wszystko umiemy po prostu robić perfekcyjnie, a bardzo rzadko potrafimy się z tym skonfrontować. Czyli niekoniecznie w specgrupie muszą być osoby ze wspólnoty, mogą być osoby niewierzące? Absolutnie. Czy profesjonaliści? Powiem tak, 2001 rok to był wybuch skandali w Stanach Zjednoczonych. 2001 rok to było powstanie kampanii Catholics Come Home. Od razu powstała strona, filmiki, od razu była reakcja pod tytułem jesteś pokrzywdzony, jesteś zraniony, mamy dla ciebie ofertę. I fantastyczna rzecz, która istnieje tyle lat. No myślę, że my za wolno działamy, naprawdę za wolno. To znaczy, co się dzieje, musi być szybka akcja, która pokaże jakąś ofertę tym ludziom, którzy się jeszcze wahają. I tego nie mamy, naprawdę nie mamy w Polsce. Proszę Państwa, dzisiejszą rozmowę kończymy decyzją o powołaniu specgrupy przy episkopacie, pozdrawiam decydujących, do spraw wizerunku Kościoła w mediach, a zaczniemy od wizerunku i nauczania Jana Pawła II. Decyzje podejmowały profesor uczelniany, doktor habilitowana Monika Przybysz, medioznawca, teolog, specjalista do spraw PR i zarządzania kryzysowego, i o kryzysie dzisiaj bardzo dużo było. Dziękuję i bardzo. Paulina Worożbit, specjalistka do spraw budowania marki osobistej w mediach społecznościowych. Dzisiaj marka osobista Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i Studio Raban. Weronika Kostrzewa, bardzo serdecznie dziękujemy. Czekamy na powołanie specgrupy. Numery telefonów do gości udostępnię chętnie. Miejsce spotkania.